zaczniemy za chwilkę. Jak ktoś będzie chciał przyjść, to po prostu wpuśćcie go jakoś po cichu. Ja się nazywam Paweł Wodziński. Bardzo miło Państwa przywitać na pierwszym wydarzeniu związanym z projektem, który będziemy realizować, projektem teatralnym, ale nie tylko, który będziemy realizować od dziś do kwietnia, który jest związany z tekstem Juliusza Słowackiego Samuel Zborowski, a w zasadzie z tekstem, któremu taki tytuł został nadany przez redaktorów. To jest tekst, który przez Słowackiego nie został zatytułowany. Więc nie wiadomo, może mógłby się nazywać na przykład Teorią. Pierwszym punktem programu, który jest poświęcony samemu tekstowi, ale też jakby wymiarowi literackiemu tego tekstu, wskazuje też na różnicę pomiędzy wersjami, które znamy z opracowań, rozmaitych opracowań edytorskich, a rękopisem autora. Zaczynamy ten projekt od wykładu dr Marii Makaruk z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który jest poświęcony historii inscenizacji tego dramatu w polskim teatrze. Mam nadzieję, że nie pokręciłem tego. Tam w rogu jest stolik, na którym są też jakieś rzeczy do picia, jakieś napoje, więc proszę jakoś też z tego korzystać. Dziękuję bardzo, oddaję głos. Dobry Państwu. Czy słychać mnie dobrze? Jest okej? Bardzo się cieszę, że dzisiejsze spotkanie zostało określone mianem wykładu, a nie odczytu. Bo też przygotowując się do... spotkania z Państwem, zdałam sobie sprawę z tego, jak strasznie ciężkie zadanie przede mną postawiono. Na pozór wydawałoby się, że to jest najłatwiejszy element tego projektu, bo cóż prostszego niż opowiedzieć o 16 skończonych inscenizacjach. Tyle właśnie razy Samuel Zborowski gościł na polskich scenach. Wydawałoby się, że tych inscenizacji było mniej i jeśli sięgną Państwo do przeciętnej recenzji teatralnej właśnie z tych ostatnich 100 lat, to taką specyficzną tendencją jest jakieś takie omijanie pamięci tych poprzednich wystawień. Utarło się, że wystawień Samuela Zborowskiego było kilka i tak też recenzenci piszą do dziś, nawet kiedy właśnie dobiliśmy do liczby 16. To, co powinno stanowić podstawę opowieści o dziejach inscenizacji, w przypadku Samuela Zborowskiego jest bardzo kalekie i bardzo niepełne. Niemalże nie zachowały się egzemplarze reżyserskie, jeżeli to dotyczące tylko tych najnowszych inscenizacji. Prawie nie ma zapisów, to też zapisów mam na myśli oczywiście o zapisy elektroniczne. Jest nagranie sprawy Jerzego Jarockiego, jest nagranie z zeszłego roku. Poza tym prawie nie można tych spektakli zobaczyć. Prawie nie ma do nich zdjęć. To na ich temat wiemy, to informacje, które można wyciągnąć z recenzji. A recenzje, jak się okazuje, w szczegółowej lekturze najczęściej są z sobą sprzeczne. Czyli jedni autorzy uważają spektakl za arcydzieło, drudzy za pomyłkę. Pomysł wprowadzenia mistycznego Słowackiego na sceny polskie za arcygenialny i za całkowite nieporozumienie. Jedni uważają ten tekst za teatralny, inni za całkowicie liryczny. I bawiąc się w takie zestawienia, właściwie można by było albo te wszystkie recenzje zacytować i jakby wybierać samodzielnie, co się uważa za stosowne, albo też opowiadać własną subiektywną historię. Ja oczywiście przygotowałam to jak na tyle obiektywną wersję, na ile to się dało, ale chciałabym tę historię nieco odwrócić i za
opowieści o dwóch spektaklach, które widziałam osobiście. O tych spektaklach, które dla każdego dzisiejszego widza Samuela Zborowskiego, takiego, który przygotowuje się do jakby zobaczenia tego tekstu w teatrze, stanowią najbliższą przeszłość, no a tym samym siłą rzeczy najbliższy punkt odniesienia. Mam na myśli spektakle z roku 2011 i 2013, czyli w sprawie Jerzego Jarockiego i Samuela Zborowskiego na motywach dramatu Juliusza Słowackiego w reżyserii Szymona Kaczmarka z Łodzi. Żeby móc o tych spektaklach mówić, trzeba zacząć od pewnego uzupełnienia. Mianowicie warto przypomnieć okoliczności, w jakich te spektakle powstały. Okoliczności wyjątkowe i myślę, że właściwie wyjątkowe w odniesieniu przede wszystkim do tych dwóch inscenizacji. Mam na myśli z jednej strony katastrofę smoleńską 10 kwietnia 2010 roku, katastrofę samolotu prezydenckiego, która w efekcie zaowocowała również pochowanie pary prezydenckiej na Wawelu. Co za tym idzie, wszystkie wydarzenia dalsze w polskiej polityce i w polskim życiu społeczno-politycznym przez co najmniej następny rok. Słynna awantura na krakowskim Przedmieściu, podział Polski na tę, która ustawiła się po lewej i prawej stronie bariery. Automatycznie również wszystkie teksty publicystyczne, które komentowały to, odnosząc sprawę Smoleńska z jednej strony do polskich dziadów, w taki sposób o tym mówiono, ale przywołując też na przykład Konfederację Barską, różne wydarzenia z polskiej historii, które konfrontowały z sobą prawo z jednej strony, z drugiej strony poczucie nieskrępowanej wolności. I tak jak sądzę, był jednym z pierwszych impulsów, które zapewne doprowadziły do realizacji sprawy właśnie Jerzego Jarockiego. Temat, którego nie dało się ominąć, a tym samym można by było skomentować właśnie sięgając po ten tekst. Drugim niezmiernie ważnym wydarzeniem było wydanie w tymże samym 2010 roku pewnej książki, która przypomniała postać Samuela Zborowskiego, mam na myśli Samuela Zborowskiego Jarosława Marka Rymkiewicza. Esej, który pozornie miał wyjaśnić rozmaite zawiłości związane z historią jednego z najsławniejszych polskich warchołów i awanturników, wcielającego, jak pisał Rymkiewicz, złotą wolność siebie. Człowieka, którego ścięto, jedni mówią niewinnie, drudzy wprost przeciwnie, ale jak pisał Słowacki, wraz z nim ścięto również Polskę i polskiego ducha. Zabito w ten sposób polskiego ducha. I Rymkiewicz, właściwie koncentrując się wokół tego jednego zdania, stworzył książkę, która, mówię z pozoru, będąc esejem literackim, w rzeczywistości jest proklamacją pewnej bardzo konsekwentnie prowadzonej tezy politycznej. Rymkiewicz nie ukrywał wówczas swoich sympatii politycznych, nie ukrywał swojego poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego jako dla przyszłego prezydenta Polski. I swoim Samuelem Zborowskim wpisał się z jednej strony w politykę, ale również w rozumienie i odczytywanie dramatu Słowackiego, czym go oczywiście bardzo mocno ograniczył, bo ktoś, kto przeczytałby w najlepszej wierze Samuela Zborowskiego jego książkę historyczną, naprawdę co najmniej błędnych mniemań na temat utworu Słowackiego, bo u Rymkiewicza te dwie kwestie się mocno z sobą wiązały. I tak oto rok później, 17 października 2011 roku, odbyła się premiera sprawy, spektaklu zatytułowanego w taki autorski sposób przez Jerzego Jarockiego, ale z dopiskiem według Samuela Zborowskiego Juliusza Słowackiego. Opracowaniem tekstu zajął się sam Jerzy Jarocki, co dosyć istotne i jak Państwo zobaczą w powojennych inscenizacjach niemalże nagminne, Samuel Zborowski nie jest jedynym tekstem, który się na to przedstawienie złożył. Gdyby spojrzeć do listy, to mamy również
wywiady Juliusza Słowackiego, liryk pogrzeb Słowackiego Juliusza Tuwima, fragmenty raptularza Słowackiego, list kardynała Kuzyny, list kardynała Sapiehy, mowa pogrzebowa dla Juliusza Słowackiego wygłoszona przez Józefa Piłsudskiego i fragmenty takiej wielkiej fotograficznej relacji dotyczącej kosmosu, zdjęć z kosmosu Żyga Sparowa, które stworzyły dla tej inscenizacji jeszcze dodatkową klamrę. Muzykę do tego spektaklu opracował Stanisław Radwan, który współpracował zawsze z Jarockim przy jakby ilustracjach muzycznych jego spektakli. Ale co też istotne, ta muzyka została wzbogacona o bardzo wiele innych elementów. Czyli z jednej strony Stabat Mater Szybanowskiego, z drugiej strony Marsz Żałobny Chopina, ale z kolejnej strony Lucyfer zespołu Behemoth. Piosenkę opartą o tekst Tadeusza Micińskiego. Więc jakby już na poziomie samego wymienienia tych elementów, które się złożyły na spektakl, można się spodziewać, że nie będzie to inscenizacja klasyczna i jakby stawiająca sobie za cel jedynie mówienie tekstem Słowackiego. A jednak, gdyby zapytać o wierność wobec Słowackiego innych inscenizatorów, to wydaje się, że Jarocki zachował ją w stopniu chyba najbardziej szlachetnym. Przede wszystkim dlatego, że prawie nic Słowackiemu nie skreślił. Że zachował większość wątków, których dotyczy Samuel Zborowski, że jego skróty były skrótami czysto technicznymi. To znaczy nie rezygnował z żadnych wątków w sposób jakby wyrachowany po to, żeby się ich pozbyć, tylko żeby przedstawienie uczynić możliwym do realizacji. Ale jak mówiłam, sprawa Smoleńska i Samuel Zborowski stanowiły milczący, niewypowiedziany, ale jednak bardzo silny kontekst dla tego przedstawienia. Jarocki swój spektakl podzielił na trzy akty. Zawarł go w pewnej klamrze, tej właśnie klamrze kosmosu. Tekst jest o tyle istotny, że jakby ustawia pewną perspektywę, z której oglądamy dzieje opowiadane na scenie. W perspektywie kosmicznej, perspektywie, która zakłada, że Ziemia jest tylko plamką w kosmosie, w związku z czym wysuwanie polskich problemów na pierwszy plan jest pewnego rodzaju uzurpacją. Teraz, gdy publiczność prowadzona była przez aktora wygłaszającego ów prolog na scenę, okazywało się, że scena Teatru na Wierzbowej jest niemalże całkowicie ogołocona ze scenografii, że składa się właściwie wyłącznie z tego, czym zazwyczaj ta scena dysponuje. Pierwszy akt był chyba najbardziej bliski tekstowi, najbardziej filologiczny. Opierał się na małe dopowiedzenie, bo właściwie trudno powoływać się na jakąkolwiek edycję tekstu, skoro żadna nie jest właściwa w stosunku do rękopisu. Ale jeśli by uznać, że wersja Kleinera i Kuźniara, która funkcjonuje jako obecnie takie najbardziej porządne, filologiczne wydanie, dzieli dramat Słowackiego na pięć aktów i możemy zawartością treściową tych pięciu aktów w jakiś sposób operować, to w pierwszym akcie Jarockiego pojawiły się akty pierwszy, drugi i czwarty, czyli opowiadające historię Eoliona, a tym samym również Heliona, ojca, który w pewnym momencie zaczyna być duchem kanclerza. Jak cały wątek genezyjski, nie dotyczący sprawy sądu, ale wyjaśniający to, co stanie się później, na scenie wybrzmiał w pierwszej kolejności. I kiedy wydawało się, że przedstawienie będzie już tylko filologiczne, jakby trzymające się przede wszystkim myśli genezyjskiej Słowackiego, próbującej jej w jakiś sposób rozjaśnić, wówczas pojawiał się akt drugi, przeprowadzony w zupełnie innej stylistyce. Akt drugi, który opierał się na trzecim akcie w tej tradycyjnym podziale w klubie u Amfitryty,
Jarocki rozegrał w sposób niezwykle ironiczny, wybierając aktorki, mieszkanki dna oceanicznego, płetwy i jakby takie bardzo w gruncie rzeczy groteskowe stroje. Rzecz właśnie rozgrywała się przy dźwiękach muzyki Behemota. I o tej scenie, która wprowadza jakby zgrzyt i dysonans, część krytyków mówiła, Jarocki chce się przypodobać publiczności, chce grać w taki sposób, jak grają młodzi. On natomiast chyba po prostu dystansował się wobec tej patetycznej, filologicznej konwencji, którą rozpoczynał swój spektakl. Potem następowała część dodana przez Jarockiego, a stanowiąca sedno owego spektaklu, mianowicie transmisja ze sceny pogrzebu Juliusza Słowackiego, pogrzebu polskiego, który się odbył w 1927 roku, który od momentu ekshumacji aż do pobówku na Wawelu rozciągnął się na dwutygodniowe uroczystości. I co istotne, komentator tego pogrzebu, głos Ofu, który przytaczał wszystkie szczegóły dotyczące owego pochówku, był właściwie cały czas na każdym kroku stopowany, czy też komentowany w swoich wypowiedziach przez Lucyfera, głównego bohatera spektaklu Jarockiego. Lucyfera, który jako duch będący zawsze na ziemi, znający wszystkie genezyjskie tajemnice, a tym samym wiedzący, co za chwilę się wydarzy, jakby uświadamiał po raz kolejny, że to on w pewnym sensie rozdaje karty, że to on przypomina o tym, że pewne ważne wydarzenia z dziejów historii Polski w gruncie rzeczy były zawsze oparte na sporze uruchamianym również za pomocą czarcich gestów. Ja tutaj zacytuję fragment z tego scenariusza. Sprawodawca mówi: jako biskup jestem stróżem katedry, jeśli dziś pozwolę pochować Słowackiego, to jutro. A co mówi Lucyfer? Zechcą może, bym zezwolił któremuś z tych. A co mówi Lucyfer? Ale to pozwolenie było ostatnie i wyjątkowe. Lucyfer. A Sapieha powtórzył raz jeszcze, że czynię to wyjątkowo i że odtąd groby zasłużonych będą zamknięte na zawsze. Ta scena połączona z bardzo ascetycznymi, a jednak wymownymi gestami Lucyfera, granego przez Mariusza Banaszewskiego, czyli zapaleniem zniczy rozmieszczonych na scenie, w automatyczny sposób widzą tamtym, z 2011 roku kojarzyła się z wydarzeniami z krakowskiego przedmieścia. I chociaż Jarocki nie sygnalizował tego w sposób bardziej ostentacyjny, była jeszcze jedna scena, w której rozlegał się huk i ten huk części recenzentów kojarzył się z hukiem w chmurach, co automatycznie sugerowało huk rozbijającego się samolotu. Ale też właściwie im więcej czasu upływa od momentu premiery, sądzę, że gdyby dzisiaj wystawić sprawę raz jeszcze, to prawdopodobnie dzisiejszy widz takich skojarzeń by nie miał. Rzecz była bardzo, bardzo zdystansowana. Ale dystans do sprawy politycznej, stanowiący główną nutę spektaklu Jarockiego, powracał również w akcie trzecim, który był tym, co w dziejach inscenizacji właściwie zdominowało odczytania Samuela Zborowskiego. Czyli tradycyjnie pojętym aktem piątym, aktem sądu między Samuelem a kanclerzem, obrońcą tradycyjnie Samuela Zborowskiego był Lucyfer. I ten Lucyfer również w scenie sądu staje przed boskim tronem, broniąc złotej wolności. To, co zrobił Jarocki, gest, można powiedzieć, filologiczny, ale zarazem bardzo znaczący dla wymowy tego spektaklu, to był wybór trochę innego wariantu zakończenia, niż to się czyni zazwyczaj. W jednym z ustępów zaniechanych Samuela Zborowskiego pojawiają się zdania, które zaraz Państwu odczytam. Zdania, które w finale spektaklu wypowiada Chrystus. Mówią, niech trupy same siebie sądzą, nie jestem Bogiem zmarłych, ale żywych. I to zdanie, choć praktycznie w układzie tekstu nic się nie zmieniło, choć Jarocki nie dokonywał tutaj większych przystawek, było o tyle znaczące, że właściwie był pierwszym chyba tak silnym zdystansowaniem się wobec sprawy Bożego Sądu. To znaczy zdystansowaniem się również wobec kwestii tego, czy ważniejsza jest wolność, czy ważniejsze jest prawo.
tego, co klasycznie uchodzi za istotę Samuela Zborowskiego. Wpisanie tego dodatkowo w klamrę kosmosu, czyli jakby oddalenie znów na pozycje kosmiczne, było głosem dystansującym się wobec tak zwanej sprawy. Spektakl Jarockiego został oceniony w sposób niezmiernie różnorodny. Ma swoich gorących zwolenników i absolutnych przeciwników. Mówiono o nim, że jest pisowski i że jest przeciwpisowski, że jest polityczny i że jest ironiczny, że jest egzystencjalny i że właściwie z polityką nie ma wiele wspólnego. Mnogość tych odczytań dowiodła jednak przede wszystkim jednej rzeczy, że Samuel jest tekstem ciągle mało czytelnym. Bardzo często zwracano uwagę również na konsternację krytyków, którzy przychodzili do Teatru Narodowego, przekonani, że skoro mistrz Jarocki, znany z tego, że przede wszystkim upraszcza, znaczy upraszcza w takim najlepszym, najszlachetniejszym możliwym znaczeniu swoje inscenizacje, sprawia, że stają się one czytelne dla widzów, że jeśli nawet Jarockiemu nie udała się taka sztuka, to prawdopodobnie nie uda się ona nikomu. Głównym bohaterem tego spektaklu, docenionym przez krytykę i wywyższonym absolutnie w sezonie teatralnym, w którym rzecz miała miejsce, był Mariusz Bonaszewski, wcielający się w rolę Lucyfera. To jest istotne, chociaż Jarocki z całą pewnością pozwala sprawę prowadzić Lucyferowi, to nie zapomina o jego czarcich mocach. I to jest też ważna sprawa, że Lucyfer jest w tym spektaklu osobą odpowiedzialną za Agon, czyli za spór. Rozgrywającą, obecną zawsze w dziejach świata, ale w żaden sposób nie apoteozowaną. A to jest dosyć ważna informacja, biorąc pod uwagę to, o czym będziemy rozmawiali za chwilę, czyli o pewnych tendencjach w inscenizacjach, które powiedzmy zastygły w pewnych formach od roku 1911, kiedy Samuel wszedł na scenę. Drugi spektakl, o którym chciałam trochę mniej, ale jednak Państwu powiedzieć, spektakl z roku 2013, z października, czyli z zeszłego sezonu, to inscenizacja śmiało zatytułowana Samuelem Zborowskim, chociaż właściwie Samuela Zborowskiego jest w niej bardzo mało. To inscenizacja zrealizowana przez Szymona Kaczmarka, młodego reżysera urodzonego w roku 1986, właściwie reprezentującego najmłodsze pokolenie reżyserów. Reżysera, który zdradza wielki zachwyt i pietyzm wobec tekstu Słowackiego. No ale właściwie, kiedy przyjrzeć się temu, co zrobił z Samuelem, to można mieć co do tego pewne wątpliwości. Tekst oczywiście nie obył się bez skrótów. Te skróty w tym przypadku są drastyczne. To, w czym pozostał Kaczmarek wierny, to w zachowaniu wątków. To znaczy pojawia się tam wątek Eoliona i ojca, wcielania się duchów, palingenezy, przechodzenia jednych postaci w kolejne. Pojawia się sprawa sporu. No i często wyróżniany przez badaczy również wątek miłosny. Miłości faraonów, których dusze potem wcielają się w parę kolejnych kochanków. To wszystko zostało przez Szymona Kaczmarka też ujęte w pewną klamrę, ponieważ w prologu spektaklu zostaje opowiedziany afrykański mit o początku świata, mit o Panu Niebo i o Panu Ziemi, czyli siłach, które wzajemnie się równoważąc stworzą jakąś równowagę kosmiczną, co, jak sądzę, patrząc na to, co Kaczmarek zrobił z tym spektaklem, jest jednym z takich znaków jego taktyki reżyserskiej. Znaczy to, co współcześnie może się kojarzyć z czymś znanym z dawnych odczytań, należy przywołać po to, żeby uczytelnić to dla współczesnej widowni. Ja przywołam Państwu kilka przykładów takiego postępowania. Jeśli Lucyfer uważany jest za piewcę złotej szlacheckiej wolności, to Lucyfer w spektaklu Kaczmarka pojawia się w złotej koszuli. No i tą koszulą właściwie tworzy taki znak, który się z ową złotością ma kojarzyć. Jeśli pojawia się historia kochanków, no to kochankowie nie mogą jedynie kochać się w sposób duchowy, jak to było u Słowackiego. Na scenie pojawia się bardzo ostra scena seksu oralnego, a następnie wspólnego brania heroiny, które z kolei, jak sądzę, ma odsyłać do narkotycznych problemów samego Słowackiego.
Jeśli system genezyjski mówi o pewnego rodzaju ewolucji ducha, to u Kaczmarka pojawia się stado małp, które później przybiera kształty człowiecze i się cywilizuje. Ja nie chcę zbyt złośliwie o tym spektaklu mówić, bo to nie jest tak, że nie miał swoich zalet, ale pokazuje to pewną tendencję współczesnego teatru do próby tłumaczenia rzeczy nieznanych przez te, które stanowią jakieś podstawowe fundamenty popkultury i naszego świata, ale wychodzą z tego czasami efekty opłakane. Mimo świetnej roli Lucyfera, który również w tym spektaklu był rozgrywającym, był duchem wiodącym, który właściwie skupiał na sobie całą uwagę widzów, ten spektakl został odczytany przez większość krytyków jako całkowicie nieczytelny. Nawet ci, którzy z największą sympatią pisali o Kaczmarku, również jako o pewnej tendencji brania na warsztat tekstu tak mało popularnego, nie potrafili wyjaśnić, czemu pewne decyzje i gesty służyły. Co ciekawe, i dlatego powraca tutaj znowu Rynkiewicz, ostatnią kwestią tego spektaklu jest wypowiedź Lucyfera, który zostaje przez ludzi jakby pogrzebany, raz jeszcze zepchnięty do podziemia jako szatan, który nie jest już nikomu potrzebny. On raz jeszcze pojawia się na Telebimie jako taka twarz tego powoli zakopywanego rzecznika złotej wolności. Po to, żeby odczytać zdanie Rynkiewicza o tym, że Polacy mogliby się czegoś nauczyć od swoich XVI-wiecznych przodków i że właśnie idea wolności jest tym, co powinniśmy przejąć od nich. To umiłowanie wolności. Brzmiała ta kwestia tak dydaktycznie, że znów większa część krytyków uznała, że Kaczmarek nie mógł tego zrobić serio. Że jest to prawdopodobnie jakaś kpina i z książki Rynkiewicza i jakby z takiego odczytywania sporu między wolnością a prawem. Ale właściwie nikt na dobre nie zdecydował się, czy takie odczytanie również jest zgodne z intencjami też serskimi. Tak wygląda recepcja Samuela w ostatnich kilku latach. I myślę, że czas sięgnąć do początków, czyli do momentu, kiedy ten tekst na scenach się w ogóle pojawił. Mam na myśli rok 1911, robotniczą Łódź. Scenę wówczas prowincjonalną, bo ważne premiery początku XX wieku odbywały się najczęściej w Krakowie, zwłaszcza premiery dramatów romantycznych. Tymczasem Samuela Zborowskiego postanowił wystawić w Łodzi Aleksander Zelwerowicz, który wcielił się w rolę Lucyfera. Co istotne, to to, że tekst Samuela funkcjonował w powszechnym obiegu od niedawna. Pierwsze wydanie w Słowie pojawiło się w roku 1901. Tymczasem już w XI najbardziej tajemniczy, najbardziej zagmatwany dramat mistyczny Słowackiego trafia na polską scenę. Został odegrany zaledwie dwa razy, mimo ogromnych zabiegów marketingowych, którym poddali go twórcy przedstawienia. Pojawiły się zapowiedzi w gazetach, obniżono ceny biletów, zorganizowano prelekcje, które miały przybliżyć system genezyjski, nawet dwie prelekcje. To ważna sprawa, jedyna taka sytuacja w ciągu ostatnich 100 lat. Dzisiejsze spotkanie jest właściwie drugim takim wydarzeniem w dziejach inscenizacji Samuela Zborowskiego. Ale te wszystkie zabiegi nie pomogły. Mimo tego, że pisano, że Zelwerowicz dwa miesiące pracował nad tą kreacją, co jest jak na tamte czasy rzeczą niesamowitą, że sprowadzono mu specjalny kostium szatana, który też miał przyciągnąć tłumy, ludzie pojawili się w garstce i spektakl zdjęto. Sprawa jest dosyć zagmatwana, bo te dwie recenzje, które pozostały po prapremierze, wynoszą ten spektakl do rangi prawdziwego wydarzenia teatralnego, mówiącego o tym, że znakomita rola Zelwerowicza, że świetne opracowanie tekstu, że uświadomili sobie widzowie niesamowity potencjał teatralny tkwiący w tym dramacie. Tymczasem badacze sceny łódzkiej sądzą, że autorem tej najbardziej pochlebnej recenzji był Wilhelm Feldman, czyli autor opracowania owego tekstu, najbliższy współpracownik Zelwerowicza,
No i że sprawa miała się jednak trochę inaczej. Co jest istotne, jeśli chodzi o te inscenizacje, to przede wszystkim to, że opierając się na wydaniu Górskiego, autor inscenizacji, czyli Zelwerowicz, podzielił Samuela na cztery części, że nie pominął żadnego z wątków. To znaczy skupił się zarówno na historii ducha genezyjskiego, jak i na kwestii sporu między prawem a wolnością. A co najistotniejsze, on jako pierwszy uczynił głównym bohaterem Samuela Zborowskiego Lucyfera. Lucyfera, który w tamtych realiach Łodzi 911 roku był też bohaterem jakby bardzo silnie upolitycznionym. Był rzecznikiem Czerwonej Łodzi, był rzecznikiem postępu, socjalistów i jakby idei, która rozbija wszystkie przeszkody na swojej drodze po to, ażeby duch mógł się doskonalić. I nawet jeśli widzowie nie bardzo rozumieli, co mówią do nich aktorzy ze sceny, to ten przekaz został z całą pewnością zapamiętany. I jeżeli wracano do inscenizacji Zelwerowicza, to po to właśnie, żeby przypomnieć sobie o tej rewolucyjnej i ponoć zresztą również świetnej roli Zelwerowicza. Funkcję drugiego spektaklu w dziejach inscenizacji, a czasami pierwszego, bo o Zelwerowiczu nie zawsze pamiętano, pełni przedstawienie z roku 1927. Z 24 czerwca rzecz odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie i stanowiła część owych obchodów pogrzebowych, ale zarazem też no, chyba największego święta państwowego II Rzeczpospolitej. Powrót z Włoch Juliusza Słowackiego do ojczyzny. No a co za tym idzie? Wielkie święto właściwie od Gdańska przez Warszawę do Krakowa. Cała Polska witała Słowackiego również wydarzeniami artystycznymi. Warto powiedzieć, że inscenizacja Samuela Zborowskiego była najbardziej ambitną z propozycji teatralnych przygotowanych w Warszawie. Wystawiono wówczas także Złotą Czaszkę, Balladynę i Mazepę. Ale Samuel Zborowski był z całą pewnością wydarzeniem jakby zupełnie innego rzędu. Zwłaszcza, że reżyserii podjął się Leon Schiller. Skoro Schiller, to automatycznie w ślad za nim idzie pamięć o wielkiej idei teatru monumentalnego, o marzeniu o teatrze misteryjnym przejawianym przez Schillera. Tu warto dodać też taką na marginesie małą uwagę, że kiedy mówi się o inscenizacjach Schillera, ta misteryjność powraca właściwie niemalże za każdym razem, w każdej recenzji. Tymczasem badacz inscenizacji schillerowskich, Jerzy Timoszewicz, zwraca uwagę na to, że misteryjność w rozumieniu Schillera nie była tą misteryjnością, którą my się czasem posługujemy. Że nie była to próba odtworzenia na scenie średniowiecznego gatunku teatru, ile raczej by odniesienie do każdego spektaklu, który miał u podstaw problematykę etyczną. Że tam, gdzie chodziło o kwestie moralne, tam Schiller upatrywał owej misteryjności we własnym rozumieniu. Stąd, kiedy o tej inscenizacji mówi się w kontekście misteryjności, to nie do końca ze względu na to, że oto zostały wyczynione próby powrotu do średniowiecza. Ta inscenizacja z 1927 roku jest uważana za jedno z najwybitniejszych przedstawień dramaturgicznego w repertuarze Leona Schillera. Gdyby wierzyć recenzjom, połowa świadków uważała to za dzieło znakomite. Druga połowa natomiast w dosyć nieśmiały sposób proponowała wycofanie Samuela Zborowskiego ze względu na całkowitą nieczytelność idei, które go stworzyły. Wśród tych krytyków znalazły się nie byle jakie nazwiska. Krytykował Antoni Słonimski, krytykował Karol Iżykowski. Ci, którzy chwalili, najczęściej chwalili pomysł i jakby sam fakt, natomiast nie do końca pisały raczej jako o niesamowitym projekcie, który mógłby zostać nieco lepiej zrealizowany, który przy lepszych aktorach, lepszych możliwościach scenicznych pewnie byłby ogromnym wydarzeniem, a tak po prostu
został zapomniany. No ale jest jedna jedyna groteskowa inscenizacja Samuela. I po Krygierze następuje w dziejach inscenizacji moment, do którego z kolei odnoszą się wszyscy, którzy dziś zajmują się dziejami inscenizacji, czyli dwie najsławniejsze powojenne inscenizacje Samuela Skorupskiego w reżyserii Jerzego Kretschmara. Dwie, ponieważ powtórzone, pierwsza w 1962 roku w Warszawie, druga w 1965 w Krakowie. Rzecz niezwykle charakterystyczna, a stanowiąca dowód tego, jaką rolę odgrywa chyba w myśleniu Polaków ten tekst. W 1962 roku to samo przedstawienie zostało uznane za znakomite, wspaniałe, za sukces. W 1965 nie pisał o nim prawie nikt. I Andrzej Żurowski, pisząc o tym zadziwiającym na pozór fakcie, mówi: Polska 60 roku, 62 żyła innymi problemami niż ta 65. Coś, co trafiło w punkt w 62, nikogo już nie interesowało, bo też zmieniły się priorytety. O tym spektaklu z 62 mówi się jako o niesamowicie ostrym, publicystycznym, bardzo politycznym spektaklu. Głosie Jerzego Kretschmara w sporze o polskie grzechy główne. Sporze toczonym na łamach czasopism literackich. Sporze, który się wymienia jako jedną z dalekich przyczyn później wydarzeń marcowych i jakby całego tego zamieszania, które najpierw obraziło Mrożka awanturą o śmierć porucznika, ale później jakby coraz bardziej zawężało swobodę twórców teatralnych. W 1962 roku Kretschmar, wystawiając Samuela, ustawia się bardzo wyraźnie w tym sporze po stronie wolności, a nie po stronie prawa. Nie udaje nawet, że zachowuje obiektywizm, nie przedstawia racji równoznacznych. W taki sposób ustawia scenę, używając takich prostych gestów jak symbolika lewej i prawej strony, jak dowartościowanie pewnych fragmentów scenicznych, jak dowartościowanie Lucyfera jako najważniejszej postaci dramatu broniącej właśnie Samuela Dąbrowskiego. Tworzy spektakl polityczny, publicystyczny. Jeśli wierzyć recenzentom, to mimo tradycyjnych narzekań na trudność w odbiorze tekstu, niezrozumiałość, nieczytelność i tak dalej, był to spektakl na ile się dało jednak logiczny i klarowny. Uzupełniony oczywiście wieloma fragmentami pobocznymi, bo od Kotlarczyka, który wprowadził apokalipsę, właściwie ta tendencja narastała. Im dalej w las, tym więcej tekstów próbowano przywołać dla ułatwienia, co nie zawsze wychodziło. Kretschmar również tym gestem się posłużył. Co istotne, to to, że pozmieniał bohaterów, że poza tradycyjnymi gestami obsadowymi, które chyba są niezbędne właściwie w każdej inscenizacji Samuela, bo trzeba się zdecydować na to, jak ponazywać bohaterów, jak jakby rozróżnić pomiędzy nimi bohaterów obecnych ciałem i obecnych duchem, jak potraktować sprawy kolejnych w ciele. To są rzeczy, z którymi musieli się stykać właściwie każdorazowo inscenizatorzy. Ale byli tacy, którzy dopisywali swoje postaci. Kretschmar dopisuje postać mistrza, mistrza z dialogu troistego, który staje się adwokatem, rzecznikiem, wskrzycicielem również Samuela i Lucyfera, bo też na prośbę mistrza Lucyfer zostaje przywrócony do żywych. No ale to już jakby są ślady tej tendencji, z którą się borykamy do dziś, że Samuel przestaje wystarczać, bo nawet w opinii samych inscenizatorów jest tekstem za mało czytelnym, żeby można było stworzyć z tego klarowne i logiczne przedstawienie. To, co zapamiętano w tych dwóch inscenizacjach, to wielka rola lucyferyczna znów w przedstawieniu z 1962 roku, rola Jerzego Kaliszewskiego, który wcielił się w rolę Samuela, przepraszam, w rolę Lucyfera. I gest, który wcześniej się na scenie nie pojawił, a został uznany za kapitalny, mianowicie kostiumograficzne rozegranie postaci Samuela, który przez pierwszą część spektaklu miał na twarzy maskę, a następnie ją zdejmował. Czy
czyli niósł swoją głowę pod pachą, tak jak sobie to wyobraził Słowacki. Oświetlał nim niczym latarnią, miał niczym latarnią drogę. I też wcześniej na ten trik nikt przed kreczmarem nie stał. Poza tym, że to przedstawienie no do dzisiejszego dnia przywołuje się jako najlepszą powojenną inscenizację z wyjątkiem sprawy, bo to są właściwie teksty bardzo nowe, tradycyjnie pojawiły się głosy krytyki. I co najistotniejsze w tych głosach krytyki, to narzekanie na nadmierną logikę, nadmierne czyszczenie tekstu, że jakby ceną, którą zapłacił Kretschmar za wyodrębnienie z Samuela aktu piątego i skoncentrowanie całej akcji wokół sprawy politycznej, było właściwie zignorowanie tego, co doprowadza do aktu piątego, a tym samym jakby wycięcie Słowackiego z jego macierzystego kontekstu. I pisano, postąpił zgodnie ze swoim temperamentem, ale też, że nie jest to Słowacki. Po Kretschmarze, który zapisał się jednak w pamięci w sposób dobry, następują trzy inscenizacje, o których nawet najbardziej zagorzali zwolennicy, piszą w sposób stonowany. Mam na myśli dwie inscenizacje reżyserii Andrzeja Witkowskiego. To Wrocław i Białystok, rok 70 i 77, a potem w 77 Stanisława Hebanowskiego. O Witkowskim powinno się mówić oddzielnie, nie mamy na to za bardzo dzisiaj czasu, oddzielnie w tym sensie, że te koncepcje się trochę od siebie różniły. Łączył je jednak pewien wspólny motyw, mianowicie pisano o nich jako o realizację barokowego teatru śmierci. Jako o spektaklach zdominowanych przez barokowy przepych. Przez jakieś obsesyjne, somnambuliczne wizje, które zdaniem Witkowskiego dominują jakby lekturę Samuela Zborowskiego. On, Witkowski, oparł się na opracowaniu tekstu Andrzeja Falkiewicza, który, jak pisali recenzenci, postąpił z tekstem Samuela całkowicie bezceremonialnie. Pociął go w sposób dowolny, pozmieniał bohaterów i tym, co najbardziej charakterystyczne, było skupienie się na grozie, na okrucieństwie, na pewnych naturalistycznych chwytach i właśnie na pewnym przepychu. Na epatowaniu poetyką nadmiaru, która zdaniem Witkowskiego, reżysera przywiązującego ogromną wagę do plastycznej i jakby takiej scenograficznej sceny przedstawienia, była najistotniejszą cechą genezyjskiego późnego Słowackiego. W czym oczywiście częściowo ma rację, no ale pytanie, na ile nie przesłoniło to sensu. I to był główny argument przeciwko tym inscenizacjom, że powodzi obrazów, które części krytyków przypadły do gustu, a dla części były odrażające, gdzieś zgubił się sens całej tej historii. Bo im bardziej mówiliśmy o jakimś dziwnym, halucynogennym śnie, w którego konwencji to się wszystko rozgrywa, tym bardziej uciekał temat, któremu poświęcone było to przedstawienie. W pamięci krytyków inscenizacje Witkowskiego zapisały się, mimo jakby tych całych somnambulicznych jakby konwencji, jako spektakle polityczne. Spektakle, w których na podstawowy pierwszy plan wychodził akt czwarty i piąty Samuela, czyli kwestia sprawy. No ale wszystko to właśnie w tym barokowym sztafarzu. Scena była zbudowana w taki sposób, że jej centralnymi elementami były dwie kukły Samuela i kanclerza, dwie trumny otwarte, łeb Zborowskiego obcięty, który się turlał po scenie i który jakby część recenzentów wręcz obraził swoją dosłownością. I to charakterystyczne, że mimo, że ten spektakl z 70 roku został pokazany na warszawskich spotkaniach teatralnych, mimo, że starano się o nim pisać dobrze, no to ostatecznie zawsze dochodzono do jednej myśli, że gdzieś w tym całym przepychu ginie to, co najistotniejsze. Marta Flick napisała, że część Białostocka w ogóle nie zasługuje na jakiekolwiek uwagi, jako że stanowi tylko i wyłącznie bełkot. Można wierzyć Marcie Flick, można nie wierzyć, byli również wielcy zwolennicy tego przedstawienia.
No, ale to nie ono wyznacza te główne nurty inscenizacyjne. Co do Chybanowskiego, czyli inscenizacji z 1977 roku z Gdańska, znów cała historia została skupiona wokół warstwy politycznej. Czyli spór wyrównany, spór, który, jak dowodzili recenzenci, nie kończy się. To też ciekawe rozwiązanie, bo mimo tego, że nie dokonane zostały jakieś wielkie przestawki tekstowe, że Chybanowski podszedł do tekstu z dużym pietyzmem i wykorzystał również akty 1-4, no to w tym jednym punkcie powstrzymał się od puenty. Ostatnia scena przedstawienia to była scena, w której Samuel i kanclerz stoją naprzeciwko siebie, kurtyna opada, a spór trwa dalej. I to było odczytywane jako wielka aktualizacja tekstu, bo jeśli Samuel jest pretekstem do rozmowy o uniwersalnej historii ducha polskiego, no to jakby stanowiło to pewną ilustrację dziejów genezyjskich, dziejów świata i przy okazji również dziejów Polski. To, co przede wszystkim zarzucano temu przedstawieniu wysoko i w historii inscenizacji często się do niego sięga, ciągnąc w pewnym sensie tradycję takiego przedstawienia teatralnego od Kotlarczyka aż do samego Wilama Chorzycy, do tej misteryjnej, takiej związanej z ogromnym pietyzmem dla słowa konwencji teatralnej, bo mówiono, że aktorzy w Teatrze Chybanowskiego prawie się nie ruszali, tylko podawali tekst, mając świadomość, że uczestniczą w pewnym teatralnym świecie. Zbliżamy się powoli do końca tej historii, ale przed nami przedstawienie chyba najciekawsze, wbrew temu, jak bardzo dowartościowuje się inscenizację Jerzego Kreczmara, a ta inscenizacja, o której teraz chciałabym powiedzieć, jest chyba najbardziej dyskusyjna, ale w tej dyskusyjności również ciekawa. Mam na myśli inscenizację z roku 1981, inscenizację w reżyserii Adama Hanuszkiewicza, który wówczas był dyrektorem Teatru Narodowego. Rzecz się działa w styczniu 1981 roku, więc jakby u progu wielkich przemian. I to, jak wydaje mi się, jest jedna z takich charakterystycznych cech wiążących się z inscenizacjami Samuela. Jest to tekst porównywany często do Dziadów, jeśli chodzi o jego znaczenie w polskiej kulturze. Tekst, który stanowi z jednej strony o jakości i o randze teatru w danym momencie, ale również mówi coś o dziejach polskich. I o ile jednak Dziady wracały najczęściej w momentach przewidywalnych, przy wielkich wydarzeniach historycznych, tyle Samuel wszedł trochę w poprzek. I był jakby takim tekstem niewystawianym w tych samych momentach, ale również jakby komentującym polską historię jakby tuż przed pewnymi wydarzeniami. Jakby, wydaje mi się, że gdyby się temu przyjrzeć bliżej, to dałoby się znaleźć pewną prawidłowość, jeśli chodzi o momenty, w których on na scenę wracał. Jedno jest pewne, że był to tekst zawsze mocno związany z aktualnością polskiej polityki i spraw społecznych. Dla Hanuszkiewicza to nie był najlepszy moment w karierze. Był wówczas chyba najbardziej krytykowany w całej swojej dyrekturze za poprzedni sezon. Zarzucano mu arogancję, egotyzm, wprowadzanie na scenę kultury, upraszczanie pewnych prawd, wprowadzanie tekstów nieteatralnych. I mówi się, że ten jego gest repertuarowy, decyzja przywołania właśnie Samuela Zborowskiego, było rodzajem takiego krztyczka dla recenzentów, pokazania, że sięga nie dość, że po dramat romantyczny, ale jeszcze w najwyższej półki. Co więcej, był to taki spektakl, w którym nie pojawiły się żadne chwyty znane z wcześniejszych jego inscenizacji. Spektakl niemalże estetyczny, skupiony na słowie. Bardzo trudny, jeśli chodzi o język. Hanuszkiewicz oczywiście skorzystał z pomocy kilku innych tekstów, którymi dopisał parę scen, ale są mądrzejsi recenzenci, podkreślali, że w gruncie rzeczy w tych jego wyborach nie ma żadnego nadużycia, że jeżeli pamiętać o tym, że dzieło późnego Słowackiego było tworzone symultanicznie, że wraz z Samuelem powstawał król duch, że powstawał dialog patroisty, że
Właściwie dzieło życia Słowackiego tych ostatnich lat powstawało za jednym zamachem w wielu, wielu wariantach. To właściwie w geście Hanuszkiewicza nie ma niczego złego. Nie jest to tylko próba ucieczki od pewnych problemów adaptacyjnych, ale raczej próba pozostania wiernym. Jest kilka tekstów dowodzących jeszcze co więcej tego, że Hanuszkiewicz jest chyba jedynym z adaptatorów, którzy bardzo pilnie śledzili rozwój badań literackich, którzy dobrze orientowali się w badaniach Marii Janion, Marty Piwińskiej, którzy jakby wyprzedzali teatrologię o kilka ładnych lat, trzymając rękę na pulsie właśnie współczesnej wiedzy o literaturze. I co charakterystyczne, nikt chyba bardziej nie krytykował Hanuszkiewicza niż teatrolodzy. Najbardziej zjadliwa i niszcząca ten spektakl recenzja została napisana przez Martę Fink. Najpiękniejsze rzeczy napisali o tym spektaklu poloniści. I wydaje mi się, że jest to jedna z tych inscenizacji, do których naprawdę warto wrócić i spróbować napisać jego historię od nowa, bo wszystko wskazuje na to, że była to naprawdę niesamowicie ciekawa sprawa. Klamra, której Hanuszkiewicz to rozegrał, była bardzo współczesna. Na ogołoconej scenie pojawiali się chłopiec i dziewczyna, a wraz z nimi poeta, grany zresztą przez samego Hanuszkiewicza. I teraz ich rozmowa o dawnej miłości, o czasach faraonów, o odnalezieniu się duchem, komentowana przez poetę za pomocą właśnie tych dodanych tekstów, sprawiała, że ludzie zaczynali rozumieć, czego ta sprawa dotyczy. Było im łatwiej zorientować się jako w tej konwencji, która później bardzo wiernie wobec tekstu Słowackiego wprowadzała w treść kolejnych aktów. Akt piąty, ważny, ale nie najważniejszy, był z kolei, został przez Hanuszkiewicza uzupełniony scenograficznie, ale również adaptacyjnie w bardzo dziwny sposób. Mianowicie była to pierwsza chyba inscenizacja, w której została bardzo mocno ograniczona rola Lucyfera. On partię Lucyfera podzielił między siebie, czyli poetę, między adwokata, między ja, ale również między bohaterów, których nigdzie wcześniej na scenie nie było, czyli powstańców z roku 31, 63, 44, czyli rzeczników z jednej strony ducha romantycznego, ale również romantycznej anarchii. Jeżeli kazał powstańcom bronić Samuela, no to tym samym ustawia się oczywiście całkowicie po stronie wolności, a nie praworządności. Ale co istotne, nie na tym sprawa się kończyła. Tutaj znowu z opisów krytyków można bardzo różne rzeczy wywnioskować. Jerzy Axel, który po latach komentował to przedstawienie, mówi, że to było w sumie dość konformistyczne ze strony Hanuszkiewicza. Że schował się tak, żeby nie obrazić żadnej strony, ani władzy, ani publiczności. Mówiąc o pojednaniu wolności i praworządności, które muszą dialektycznie z sobą istnieć, tak naprawdę zaspokajał potrzeby jednych i drugich. Mówiąc publiczności, żeby szanowała prawo, a rządowi, żeby szanował wolność, tak naprawdę nie wychylał się za bardzo ponad swoje stanowisko. Ale były też i takie głosy pisane na bieżąco po tym przedstawieniu, że kiedy na scenę wchodzili powstańcy, właśnie ci listopadowi, styczniowi, warszawscy, to szeptano w kulisach, że brakuje im tylko znaczków Solidarności, że jest to przedstawienie jednak w dużej mierze wywrotowe i nie pozostawiające żadnych wątpliwości, jaka jest w rzeczywistości sympatia, po czyjej stronie jest sympatia reżysera. Sprawa jest też o tyle skomplikowana, że trudno w recenzjach z 1981 roku szukać tekstów wprost wyrażanych przez krytyków. Że właściwie wszyscy pisali o tym ostrożnie, nie bardzo mogąc pozwolić sobie na jakieś takie szczegółowe analizy. Ciekawą sprawą jest jeszcze to, w jaki sposób on rozegrał własną postać na koniec tego spektaklu. Mianowicie, kiedy Samuel i kanclerz opuszczali scenę, a opuszczali ją z charakterystycznych punktów, bo z klęczników, na których wyznawali przed sądem swoją sprawę, to na klęczniku pojawiał się poeta, na klęczniku Samuela. W taki sposób krytyka to odczytywała, że to nie tylko poeta alterego Słowackiego, czy jakiś rzecznik sprawy, ale także
sam Adam Hanuszkiewicz, który tym gestem z jednej strony spowiada się ze swojej działalności w Teatrze Narodowym, ale z drugiej strony mówi, wolność jest najważniejszą domeną każdego reżysera, jakby każda próba ingerowania w repertuar jest nadużyciem, którego robić nie wolno. To tyle, jeśli chodzi o rok 81. Została nam jeszcze jedna ważna inscenizacja, jedna taka, którą można swobodnie pominąć. Zaraz Państwu powiem dlaczego. Ta ważna jest ważna z dwóch powodów. To rok 85, inscenizacja w reżyserii Aliny Obitniak w Jeleniej Górze. Ważna przede wszystkim dlatego, że całkowicie pominięta. Jedyny ważny tekst na temat tego spektaklu napisał Jacek Sieracki z dużym poślizgiem, bijąc się w piersi, że dojechał za późno, że nie zdawał sobie sprawy i że na prowincji powstają czasem przedstawienia znakomite, które nie mają szansy uczestniczyć w jakby ogólnoteatralnym życiu kraju. Dzisiaj oczywiście ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ale wtedy ta Jelenia Góra była takim miejscem, o którym w ogóle nie pisano. Sieracki czasem mówi, było to przedstawienie jednej aktorki. Aktorki, a nie aktora, bo to przedstawienie przeszło do historii jako najbardziej żeński Samuel. Nie tyle ze względu na jakieś takie sfeminizowanie obsady, jedna raczej uznanie, że płeć w doborze roli nie ma tutaj zbyt wielkiego znaczenia. Aktorka, która grała rolę Samuela, została uznana za demiurgę tego całego przedstawienia, za postać, wokół której wszystko zostało skonstruowane. Kiedy Sieracki mówi, że to jest kreacja, jakiej nie mogliśmy zobaczyć na żadnej innej scenie, to właściwie jest to dowartościowanie, które zdarza się w recenzjach teatralnych niezmiernie rzadko. Co ważne, że ta inscenizacja skupiała się wyłącznie na akcie piątym, że tradycyjnie podstawą była sprawa procesu, ale jak pisze Sieracki, ten proces miał swoje podwójne znaczenie. Mniej ważne w tym wszystkim była kwestia racji Samuela i kanclerza. Dużo ważniejszy był spór, który szedł jakby trochę w poprzek, czyli spór adwokata i sędziego. Pustego, milczącego nieba i cierpiącego Lucyfera, który wstawiał się za światem jako jedyny rzecznik emocji, miłości, uczuć, odwiecznego cierpienia. W taki sposób też pisał o tym Sieracki, że jest to bardzo smutne przedstawienie w takim rozumieniu, że odwieczne zmagania ducha pozostają bez jakiegokolwiek oddźwięku ze strony nieba. Ciekawe oczywiście, że dramat mistyczny zostaje użyty do takich celów, ale w ten sposób, ja przynajmniej czytając opis tego przedstawienia, mam wrażenie, że w ten sposób narodził się na polskiej scenie polski Kain. To znaczy mam na myśli Kaina Bajrona. Polska kreacja Lucyfera, który jest najbliższy człowiekowi, który występuje w imieniu wszystkich pokonanych przeciwko pustemu, milczącemu niebu. W tym spektaklu oczywiście pojawiał się Chrystus, ale jak pisze Sieracki, Chrystus, który się tym wszystkim nie interesował, który spoglądał z dobrotliwym uśmiechem i nie bardzo słuchał tego, co dzieje się na ziemskim i tym jakby niższym poziomie. Ostatnie przedstawienie 1985 roku mogłoby zakończyć dzieje inscenizacji, gdyby nie to, że Samuel powrócił raz jeszcze w roku 1999. Ja powiem o tym tylko kilka słów, bo właściwie chyba nie warto mówić o tym dłużej. To przedstawienie Janusza Wiśniewskiego z Teatru Narodowego w Warszawie, zapowiedziane hucznie jako część obchodów z okazji kolejnych rocznic Słowackiego, urodzin i śmierci. No jak napisał potem Jacek Sieracki, chyba największy afront, jaki można było uczynić Słowackiemu. Był to zdaniem krytyków Słowacki w opracowaniu Wiśniewskiego. Z postaci, które występowały w tym spektaklu, z 30-kilku osobowej obsady, zachował tylko 4.
bodajże Eoliona, chyba Samuela. Mam to gdzieś w notatkach, ale w tej chwili mi się to zawieszyło, więc myślę, że to nie jest najistotniejsze. W każdym razie cztery postaci, a reszta nie istniała. Mówi się o 10% tekstu, może mniej, Samuela. Reszta kolaż cytatów z różnych dzieł Słowackiego. Można by było oczywiście zarzucić krytykom, że są złośliwi, że nie dostrzegają zalet teatru autorskiego i że przedstawienie było wielkie, ale po prostu tego nie zauważono. Natomiast jednak tendencja krytyczna w recenzjach, nie tak znowu od nas odległych, pisanych przez krytyków, z którymi najczęściej można się solidaryzować. Kiedy Piotr Gruszczyński pisze o tym, że żałuje, że nie może gwizdać, że nie potrafi gwizdać, bo by gwizdał i to na palcach. Kiedy Sieradzki mówi o tym afroncie, kiedy właściwie płynie jeden niepowstrzymany chór krytyczny, a do tego kuluarowe informacje, że Janusz Wiśniewski dodał Samuela, to znaczy Samuela Zborowskiego do tytułu na wyraźną interwencję dyrektora Grzegorzewskiego, bo początkowo nie zamierzał w ogóle tego tematu używać. Że aktorzy, którzy występowali w jego przedstawieniu, zupełnie nie wiedzieli, co jest grane. I to też ciekawe, że właśnie wśród wspomnień aktorskich zostały jakieś takie chaotyczne wspomnienia, że kazano im skakać, biegać, chodzić. Przedstawienie pełne przepychu, niezmiernie chaotyczne, niezmiernie kolażowe i właściwie chyba nie mające specjalnie wiele wspólnego, jeśli nie w ogóle ze Słowackim, to z całą pewnością nie z Samuelem Zborowskim. Na szczęście po 99, po upływie kilkunastu lat, pojawił się rok 2011 i tym samym Samuel wrócił na scenę, można powiedzieć, w zupełnie innym nastroju. Ja na koniec chciałabym wrócić chyba do jednego podstawowego wątku, który się tutaj przewijał. Mianowicie wydaje mi się, że jest do napisania historia inscenizacji na nowo, to znaczy, że trzeba to po pierwsze zrobić z całą świadomością tego, jak fantomowy i właściwie całkowicie niedostępny naukowej refleksji jest to temat, ale że coś, co można by było zrobić i co z całą pewnością jest do zrobienia, to przyjrzenie się temu właśnie, w których momentach Samuel na scenę wraca, jakich wydarzeń był on probierzem. Kiedy metoda papierka lakmusowego, która tak ładnie działa w przypadku dziadu, odzywała się w odniesieniu do Samuela. Z całą pewnością jest to widoczne w 1911 roku, w tej feldmanowskiej czerwonej inscenizacji. Z całą pewnością powraca w 1927 roku, bo przecież nie bez przyczyny Samuel Zborowski, którego tak kochał Józef Piłsudski, wpisuje się w politykę władz II Rzeczypospolitej, powrotu króla ducha do ojczyzny. Ale takich momentów myślę, że było znacznie więcej. Jacek Sieradzki w odniesieniu do tego spektaklu Aliny Obidniak jakby bardzo też dyskretnie, ale jednak zasygnalizował związki tego spektaklu z procesem księdza, zabójców księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu w 1985 roku, niemalże równocześnie z premierą tego przedstawienia, toczył się proces, jak mówi Sieradzki, w którym też nieważny był wynik, natomiast ważne było, co i w jaki sposób kto mówi. I że właściwie trudno było bardziej czytelny i bolesny komentarz tego przedstawienia, niż ten, który dopisała historia. No i to chyba tyle. Serdecznie Państwu dziękuję. Czy to nie było trochę wcześniej? Teraz sprawdzę, kiedy 11 czerwca. No? 6 sprawa. Tak, ale 11 czerwca premiera, czyli gdyby dołożyć czas na przygotowanie spektaklu, to jednak przecież też nie można. Tak, nie tak. Podobnie zresztą jak to przedstawienie Witkowskiego. Więc to.